We Fredbear's Family Diner miejsce miał przerażający incydent. Po ewakuacji przerażonych rodzin, miejsce zbrodni zostało sprawdzone, a ciało usunięto. Wygląda na to, że już nikt nigdy więcej nie odwiedzi tego ukochanego miejsca, aczkolwiek nie wszyscy albo nie wszystko opuściło budynek. W ten sposób przedstawia się opis prawdopodobnie najlepszej albo jednej z najlepszych FNAF-owych serii na YouTubie, które kiedykolwiek się tutaj znalazły, czyli Fredbear's Family Diner 1983. Na ten moment jest to 10-odcinkowa seria, która najpewniej jest lepsza od jakiejkolwiek innej animacji we FNAF-ie i już za chwilę zobaczycie dlaczego. I rzuca trochę nowe, moim zdaniem lepsze i lepiej przemyślane spojrzenie na fabułę FNAF 4 i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie całość tej historii. Zapraszam was do oglądania. Mondar, siema, z tej strony Mondara. W dzisiejszym materiale zajmujemy się jedną z najmocniejszych i moim zdaniem najlepszych FNAF-owych serii w internecie, jakie kiedykolwiek powstały. Mowa tutaj mianowicie o Fredbear Family Diner 1983, seria pochodząca z kanału Jack Ryan Southgate. Trochę bioshockowo się zrobiło, dobrze, że nie Andrew Ryan. Kto ma wiedzieć, ten wie. I ten odcinek będzie trochę inny od pozostałych, gdyż miał on mniej więcej trzymać formę mojego tradycyjnego filmu, gdzie wszystko analizuję krok po kroku, ale to jest na tyle osobliwa seria, że nie uważam, żeby to było konieczne. W dzisiejszym odcinku, jak w dwóch analizach, które puściłem na samym początku tego roku, będziemy po prostu oglądać całą serię i komentować ją na bieżąco, gdyż nie ma tam miliona ukrytych rzeczy, ukrytych informacji, które wymagałyby jakiejś większej, grubszej analizy z naszej strony. Aczkolwiek, jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę mocne ARG z różnymi poukrywanymi rzeczami i jakimś ukrytym, niepokojącym lore z zaginionymi dziećmi, strasznymi miśkami, szatkami z lat 60. i tak dalej, to mam coś dla was, gdyż tydzień temu wyszedł pierwszy odcinek mojego autorskiego nalog horroru Taśmy Psychodelii i nic więcej wam nie mówię, wpadnijcie po prostu na kanał, obejrzyjcie to, myślę, że warto, czekajcie na drugi volume, bo będzie naprawdę mocny. Tymczasem wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego, a tymczasem może już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy i pociśnijmy sobie oczywiście od pierwszego odcinka tej serii. I dobra, w takim razie ciśniemy sobie od pierwszego odcinka. 12:01 w nocy, Fredbear's Family Diner. Nie wiem, czy nie jest za cicho. No dobra, potem to i tak w montażu ogarnę, stary, wiesz o co chodzi? Ogólnie... Coś poszło nie tak, ale ogólnie podoba mi się sam fakt, że jak to wygląda. Bardzo mocno mam wrażenie, że graficznie albo coś. Mam ogólnie wrażenie, że graficznie mocno to przypomina Fangame Juniors, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Nagrywałem o nim jakiś czas temu, w 2022 roku. I okej. Boże, ten Spring Bonnie. On dosłownie wygląda jak Bonnie z Juniors, ale wygląda świetnie. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Fredbear zresztą podobnie. Jeszcze rękę ma. Może miałem kiedyś złamaną rękę, to wygląda dość podobnie. Nie polecam nikomu. Ale ma gitarkę. Czemu on jest taki uwalony? Czy to jest brud, czy on ma krew na sobie? Nie powiem, że mi się to podoba. Dziękuję bardzo. Że wszystkie trzeba się przemieścić. Okej, ktoś się tutaj chowa w ten sposób. Nie powiem, widziałem ten pierwszy odcinek, dlatego w sumie albo nic nie mówię, albo mówię jakieś głupoty. Za wiele lore to tutaj nie ma, aczkolwiek... No, jest to jakiś ciekawy rysopis na coś, co będzie tak naprawdę później w tej serii, czego jeszcze nie widzieliśmy, aczkolwiek rozwinięcie tego mamy w odcinku numer 2. Mi się mega podoba w ogóle to, jak to wygląda, nie? W sensie, moim zdaniem w tej serii dosłownie większość rzeczy wygląda mega spoko, poza postaciami i ich głosami, o czym dowiecie się dosłownie za moment. Aczkolwiek nie spoiluję wam jeszcze nic w tym momencie. Jak on się rusza w ogóle. Ej, to jest niepokojące mega. No. What the? Aha, bo oni są przyczepieni do sceny. W ten sposób. Wow. Nie pomyślałbym o tym nigdy w taki sposób, że w FNAF-ie tak to wygląda. No ale jest to mocne. Aha. On się zerwał ze sceny, a tam siedzi jakiś najpewniej pracownik Fredbearsów, który sprzedawał popcorn czy coś.
Zobaczmy, jak to pójdzie dalej. Przecież on się zrywa ze sceny, ale bo oni stoi. No w końcu, jeżeli to jest FNAF 4, to oczywiście, że się to będzie roznosić wokół Fredbera. Dobra, zerwał się. I ma guziczki, jak w samej grze. Nieźle. Ten ucieka. A nie mógł przez te... Czekaj. Czy on nie mógł przez to przejść, po prostu? Kumam, że pewnie silnik graficzny za bardzo na to nie pozwolił. Czy to jest Freddy Fazbear? Czy to jest Fredbear? Nie wiem. Ale mega ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o samą placówkę. Tu jest też jeszcze jakiś plakat. Jezu, jakby się morda świeci w ogóle. Mocne, mocne. Staw only parts... Parts and service. Mocno. Okej. Okay. I... Aha. Kocham napisy na YouTubie. Buduje napięta muzyka. No, definitywnie, bo budowniczy człowieku. Teraz rozpoczyna się odcinek trzeci i ten dzieciak, którego widzicie tutaj, to jest Evan Afton. Kiedyś mówiłem Iwan na moim pamiętnym filmie z wyjaśnienia całej fabuły, aczkolwiek mówmy Evan, bo FNAF dzieje się w Stanach, a nie w Rosji. Zdawiam napisy, bo on będzie gadał. Po prostu. I tu macie endoszkielet. To jest mocne. To jest... Bo to jest syn Williama Aftona, który właśnie siedzi u Williama Aftona, którego za moment zobaczycie. To jest endoszkielet, jakaś jego nowa kreacja, to są w ogóle jakieś plany. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle, nie wiem, mapa FNAF 4, ewentualnie Star Location czy coś. A ma w ogóle koszulkę z Bonim oraz Freddym. I tu jest w ogóle Spring Bonnie i Spring Freddy, czyli po prostu no Spring Bonnie i Fredbear. Mocne. Krzesło pisze, pewnie ta. Listopad 1983. Ciężko będzie mi to wszystko odczytać, aczkolwiek oficjalne potwierdzenie, że FNAF 4 dzieje się stary w listopadzie. Jakby nikt się tego nie spodziewał. Dosłownie. William Afton i tak jest przerażający, nie? Z kitu. Czy ten gościu wygląda wam jak on? Czy to jest ten mityczny William Afton z filmu? Bo szczerze, wygląda na milszego niż ten, który się znalazł w samym filmie, nie? Aczkolwiek patrząc na to... Chociaż nie, to by nie miało sensu, bo chyba trailer wyszedł wcześniej. Dobra, nie, gadam głupoty. Nie wiem powiedzieć, że wzorowali się na tym. What the hell? Co to było? Czemu to się tak bluruje? Aha, to są w ogóle plany Fredbera. Najpewniej chodzi tutaj o Spring Suit, w sensie no, kostium ze Spring Lockami. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. No ciekawe. We've invited your whole class. We closed the place just for you. We decorated Arcade Alley and Prize Corner, and I asked Chef John to double the batter of the Freddy's chocolate fudge cake, so it's gonna be enormous. They scare me. Ja mimo wszystko, ja się nie czepiam czy coś, ale rozbrajam jeden jego głos, nie? So it's gonna be enormous. Żaden dzieciak nie mówi w taki sposób. Nie ma dzieciaka, który mówiłby w ten sposób, bo to jest niepokojący głos. Za mówienie tego typu dialektem, stary, nie wiem, ciężko, ciężko. Ciężka sytuacja. Co on ma z ręką? What the fuck? Sobie kumam, że to powstaje, nie wiem, czy to jest jakiś Garry's Mod, czy Unity, ale no, mimo wszystko, jak narobienie tego na... pewnym silniku, który pewnie jest dość okrojony, to wszystko wygląda super, poza tymi ludzkimi postaciami. Właściwie, no teoretycznie on jest oparty o ścianę, aczkolwiek wygląda to tak, jakby miał zgiętą rękę w łokciu, nie tam, gdzie powinien. Ale no, nie czepiam się, bo też trzeba umieć to zrobić na pewno. A wygląda super. No, no, no. A dobra, no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie? New servos, new skins. I even got the new hydraulic... To mnie interesuje. Czyli, że ten Fredbear jest w ogóle ubrany w jakiś sweter. Ej, yo. Ej, to jest mocne.
Sweter ma jakiś z muchą. Tu ma kołnierz. Kapelusik oczywiście. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale to, co ubiera tutaj William, to jest najpewniej William na 100%, to musi być William, to jest bardzo podobne do tego, co ma na sobie Fredbear z tym swetrem i tak dalej. Jest to niepokojące mocno, ale ciekawe. New Joe upgrade. To jest ogon? What the... Jaki ma ogon, stary. Zajebiste, fajne. Monday. You should go and enjoy your party. I'm gonna set the next show. Yo. Cicnął mu w nos. I'll catch up with you. On rusza endoszkieletem? Ojo! Czyli to są... Czekaj. Czyli to są plany do endoszkieletu? Bo o ile dobrze pamiętam, a pamiętam raczej dobrze, nie no, na pewno pamiętam dobrze, to w samej grze we FNAF-ie, w sensie we FNAF-ie 3 i we FNAF-ie 4, to jest to wyjaśnione tak, że właśnie animatrony to są i animatrony, i kostiumy sprężynowe. Na zasadzie człowiek może tam wejść, aczkolwiek jest tam również właśnie endoszkielet, ten sam endoszkielet, który zabił Williama Aftona we FNAF-ie 3, wtedy, no zabił, nie zabił, zmienił go w Stringtrapa, wiecie o co chodzi. No, jest to ciekawe. I on tutaj tym rusza, więc obstawiam, że no jest to endoszkielet dla Fredbeara. I wszyscy chyba dobrze wiemy, kto niedługo skończy w jego paszczy. Jak gdyby to jest zbyt oczywiste, wiesz o co chodzi. Gitarka, wszystko. Czy to jest biuro ochroniarza we Fredbear's Family Diner? Tak, tak, to jest biuro ochroniarza we Fredbear's Family Diner. Co jest? Aha, tu stoi Bonnie, a Freddy... W sensie, tutaj stoi Spring Bonnie, a Fredbear zerwał się ze sceny. Jest pierwsza w nocy, co wiele wyjaśnia. Jest 14 listopada 1983 roku. Petki. Wszystko. Nie, to nie jest biuro ochroniarza. To jest jakaś... No widać, że ktoś tutaj steruje dźwiękiem, tak? Wiatrak, wszystko. Jezus Mario. What the hell? Mocno. I on ma tą rękę też taką, że mu wisi. Coś się tu zepsuło. Cały czas. Jaki on ma głos w ogóle, o co tu chodzi? Ząbki. Piękne ząbki ma, naprawdę. Czekaj. To jest na Foxy'ego? To jest Foxy? Bo ma taki ryjek dłuższy po prostu. Wiem, że Foxy teoretycznie tak typowo w momencie, kiedy działo się FNAF 4, mógł nie istnieć jako animatron najpewniej. Nie wiemy wszystkiego, możemy się tylko domyślać, ale no to mi przypomina Foxy'ego. Po prostu. Który nie ma jeszcze jakiejś farby na sobie, bo jest biały. O to chodzi. Ładna muzyczka w tle. Kostium checklist. Yo, to może być mocne. Bonnie. Czy twoje sprężynowe uszy są zainstalowane na twojej głowie? W miejscu na głowie. Mocne. Czy twoje sprężynowe uszy są zainstalowane w miejscu na głowie? Czy twój kostium został wymyty w zeszłym tygodniu, Fredbear. A to jest nawiązanie, bo mówiłem o tym w moim icebergu całego FNAF-a, że te guziki Fredbeara były często, no wiesz, nie w tym miejscu, co trzeba. Po prostu na zasadzie był biały i był czarny, a to nawiązuje do tego, że mają być takie same. Nie wiem, że... Shit you, man. Ojojoj. Kto to później posprząta, stary, wiesz o co chodzi? Czy to jest przerobione Into the Pit, że oni siedzą w tym? Myślę, że może być to jakieś nawiązanie. Poniekąd.
Ej, dobra, to jest naprawdę fajne. I dlatego nie chciałem robić tego regularnego filmu, bo musiałbym pominąć wiele rzeczy, a tak możemy sobie to obejrzeć i pokomentować na żywo, a nie ma tutaj wiele jakichś mega poukrywanych elementów. Samo w sobie jest to super, moim zdaniem. Tak mi się wydaje. What the hell? Czemu on już ma pokrwawione te zęby? Jakby on jeszcze nikogo nie dziabnął chyba. Chyba, że to jest już po dziabnięciu. Chyba, że jest chronologia jakoś zaburzona, nie wiem. Jest to ciekawe w każdym wypadku. Czyli co tu się w ogóle wydarzyło? Zdaje się, że to może być już po ugryzieniu. Że mu odwaliło po prostu w jakiś sposób. Nie jestem w stanie tego nazwać, ale że to jest już po ugryzieniu, po dziabnięciu Evana Aftona. No i to jest przed dziabnięciem, bo ma czyste zęby. Więc raczej to jest zaburzona chronologia trochę. Cześć, odpalę wam napisy. Czy to jest Henry? Nie, to jest William. Okej, to jest na tych jego urodzinach. Are you enjoying a party? No nie wydaje mi się, żeby enjoyował party, stary. Coś tu jest nie tak. Don't worry, I get it. I'm not much of a people person myself. Don't get me wrong, I get such a kick out of entertaining you kids. But doing it behind the window. Czy to jest Henry w takim razie? Can he's criticizing that? Nie, to musi być jakiś inny pracownik w ogóle. Well, that's how I like it. Mi się wydaje. And that's enough for me. Your father, on the other hand, definitely prefers a crowd. Mr. Alley, hi. Can I go get a slice of pizza now? I'm starving. Jestem głupi. Dobra, ten gościu to był przez cały czas Henry. Ja wcześniej go pomyliłem z Aftonem, a to jest Henry przez cały czas. Dobra. Nusza ruszami, ty. Ciekawe. That boy is eager beaver, I tell ya. Oh, no, you don't have to go, bud. You are just in time to help test out... Nie. Jesteś samą spo... Ja pierdziele. Jesteś w samą porę, aby pomóc przetestować nową szczękę podczas występu urodzinowego. Czy on chce go wsadzić do jego mordy po prostu, żeby on go ugryzł? O to tu chodzi? Henry, co ty? Brado szalał. Nie. On się boi. On wie, czego się boi. On powinien się tego bać. On powinien stamtąd wyjść. Robisz imprezę w domu, jak masz urodziny, stary. What the hell? On ruszył oczami. Co? Ej, dobra, to jest mocne. To mi się podoba, ale to jest zdecydowanie bardzo podobne do modelu tego Freddy'ego z Juniors, bo on wyglądał mega podobnie i też miał takie, wiesz, krzywe zęby. Tak szczerze. A ten drugi to jest kto? To jest Bonnie, ten za nim. Czekaj. Tak, ten tutaj to jest Bonnie. I Bonnie był normalny jeszcze wtedy. No to wiele wyjaśnia. Is nothing to worry about. Tak mówisz, że nie ma? Nie wiem. I'm here to look after you, even when your dad's not here. You know that, right? All the time. Anytime. Time after time? Time after time. Yep, just like your favorite song. We love a bit of a Cyndi Lauper musical jamboree, don't we? A to musi być banger. Nieźle. Time after time. Czy to jest nawiązanie do tego, że on tam będzie po czasie, jako, nie wiem, duch dziabnięty przez Red Bera? Tutaj wszyscy wiemy, co się za moment wydarzy. I nic z tym nie zrobimy. Pan Afton, dobra, czyli tutaj poznamy najpewniej Williama. Nie zrobisz mu tego, Henry.
Tak się nie robi. You are not a little tyke anymore, are you? Jeremy? Co robi Jeremy? A Jeremy to jest ten ziomek za tym. Jego chyba w ogóle dziabnął Fredbear w tym. W tym pierwszym odcinku, który teoretycznie dzieje się po dziabnięciu Aftona, nie? W sensie Evana. W 83. Ja też bym się bał na jego miejscu, nie? W sensie, chłop ma urodziny i go biorą do testowania szczęki animatrona, który dobrze wiemy, że odgryzie mu coś. Albo ugryzie go w jakiś sposób, co nie? No tak się nie robi, no. Ta-da! Now, it was supposed to arrive last week, but it only got here this morning. Nie, dotrze w zeszłym tygodniu, wierzyłbyś w co? Got some postal service for you. It works, I think, which is great. But the pneumatics seem to be a little off. It says here on the paperwork. Pneumatyka wydaje się trochę szwankować. To nie wkładaj mu głowy w jego zęby. Będzie po problemie. Albo nie będzie problemów w przyszłości. Mocny. No. Piękne uzębienie. On go tam włoży. W sensie, nie wydaje mi się, żeby on go dziabnął teraz. Bo myślę, że ludzie mogliby się zesrać o mega zmianę gdzieś tam, wiesz, tej świętości FNAF-owej. Ale mniej więcej domyślam się, co tu się zaraz wydarzy. To nie będzie dobre. To będzie złe. Tak się nie robi. A dobra, to upadnie, on go tam nie włoży ostatecznie, dobra. To jest pogłoszone. O nie. Henry! Czy to jest William Afton? On teraz zamknie paszczę z tyłu? To też bym się bał tego Aftona, nie? Wygląda poważnie. Wiedziałem, że to się stanie. Nie to. Stój. Patrz to. Patrz, jak on się śmieje na niego. Przecież to jest oczywiste, że to się źle skończy. Patrz na jego uśmiech, jakby... Stop it! Get some help! Czemu on się kładzie? Samo się włączyło. Właściwie wyszedłem kupiłem kawałek pizzy. Jesteś w pizzerii, stary. Czy zostanę zwolniony? Nie. Mocne. William. Your boy was just curious about what? Hiding inside the animatronic? Or being eaten alive? Ty się zaraz będziesz... Cwaniaczku, ty się zaraz będziesz ukrywał. Tak 10 lat i będziesz się ukrywał w animatroniku, spokojnie. Czemu ma takiego zeza? Co się stało? What the hell did you do to Fredbear's jaw? That wasn't approved by me or the finance team. Ale on jest zły. W sumie to się nie dziwię, że go później wykopał ze współpracy, jak on się tak zachowywał. Nie mogę z tego, jak on wygląda, ty. Ale nie, no fajny ma ten sweter, to jest fajny pomysł. Ciekawi mnie, co się stało z tą jego ręką, że on później, bo jak mnie mam, tu jest po prostu zamieniona chronologia. Dlaczego w tych momentach, które miejsce mają po ugryzieniu Evana, on ma tą rękę ciachniętą. To jest interesujące całkiem. Aside from that,
Happy birthday, son. Tak, happy birthday, zdecydowanie, tak. What the hell? Tak się nie robi. Ej. A Williama nie ma, tu siedzi Henry, no, pomijając sam fakt, że tutaj już leży Evan z rozwalonym płatem czołowym przez niego. Tak się nie robi, to jest smutne, to jest mega smutne, stary. Prezent, czy tam to, co się dzieje teraz. Jeżeli słyszymy syreny, no to najpewniej został dziabnięty. Nie został dziabnięty jeszcze. W sensie został dziabnięty, ale widzimy jeszcze okres sprzed dziabnięcia. Now, why are you back here with Henry? Are you not enjoying your party? Do you not want to go and play with your friends? Well, where have you been? Był. Właśnie ci stary mordował tych. Rówieśników ci mordował właśnie i sobie tworzył maszynę do mordowania twoich kolegów z klasy. Nie swojego masz starego. Co ma tam napisane? Art? Po... nie wiem. Look, we haven't seen you all weekend, Will. I had to do all the party preparations myself. Ciekawe, gdzie siedział. Ja mam teorię, ale nie wiem. To jest normalnie poukładany gościu, który nigdy by nie zrobił nic złego, nie? Na pewno. Well, I flew to the Arizona location for their grand opening. I wanted to go in and make sure everything had run smoothly over the weekend. So that new restaurant takes priority over your boy's big day. Aha, sister location chyba. That's great. Albo to, albo no nie no. Fazbear location. Piąta? Jak piąta to chyba. Amazing stuff over there. I tell you, my redesigns are an absolute hit with the kids. You'd know that if you'd ever take the time to come visit us. You know why? I can't. Ej, to są takie powiązane z Lorfnafowym, że nie wiem, o co chodzi. Teraz ludzie stwierdzą, że jestem niedobrym teoretykiem w Nafowym. Tak będzie, zdecydowanie. Potrzebuję słuchawek bezprzewodowych, człowieku. Muszę te wywalić gdzieś. Jak on w ogóle wygląda. And what about the cake? Freddy's chocolate fudge cake. His favorite. I double the batter since he's turning the big one. Double digits. Should I have asked the finance team as well, or is that decision okay? Good call. Za dużo tych dialogów oni mają. Nie podoba mi się to. Jest za bardzo przegadane. Wiesz, o co chodzi. Hey, Evan. Now I've been saving this for you for a long time. No i Sigma. This is an old Afton heirloom. Już się boję, co tam będzie. I was given it when I was your age. But we can't give life to it yet. Nie możemy dać temu życia. Marionetkę mu przyniesie? Kurna remnant, żeby mógł se kolegę, nie wiem, zamknąć w czymś? Yes. Tam butla z remnantem, stary, nie? I mówi: masz, możesz zmienić swojego kolegę w co chcesz. Możesz zamknąć swojego kolegę w kamieniu, czy coś. Henry, meet me in my office in about half an hour, alright? Za pół godziny. Tu się stanie coś gorszego, mam wrażenie. Yo, on mu twarz zdjął. Sure thing, old friend. Old friend. Kiedy masz ziomka, ale za bardzo się nie lubicie. Twój stary przyjaciel. Zdecydowanie. Co tu? What the fuck? Aha, dobra, bo to jest zmiana. To są zdecydowanie ludzie, którzy są zaproszeni na przyjęcie małolata, nie? Zdecydowanie. Pewnie tak. Ale to się po prostu przenosi do tamtego momentu, jak on już dziabnął. Dobra, kumam. To jest takie psychodeliczne. A
Aha, wiem o co chodzi, już wiem, bo w tej wersji historii Fredbear jest pewnie nasmarowany remnantem i jemu odwala w momencie, kiedy dziabnął Evana i Evan siedzi w nim i odwala jakieś gówno po prostu. Of course. Podejrzewam, że tak to wygląda. I always come back. Nie, nie powiedział tego. I always No, że on to widzi po prostu, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest po prostu akcja, która ma miejsce w przyszłości. O, wow, walnąłem w statyw. I dzieje się po prostu teraz. I paradoksalnie w tym momencie zbliżamy się już do ostatnich odcinków, pozostały nam 3, ale to jest w sumie większość serii i dzieje się tam najwięcej rzeczy. Trwały od minuty do 4 minut, a te będą trwać już od 4 do 15 minut. Więc jeden odcinek jest tutaj dłuższy tak naprawdę od większości poprzednich. Wiesz co? Fredbear łapie powietrze. Nieźle łapie to powietrze, Fredbear. Ten wiatrak jest spoko. Zdecydowanie mam wrażenie, że to wszystko ma miejsce już po tym, po dziabnięciu, bo on jest we krwi cały, najpewniej we krwi Evana, który teraz poprzez remnant siedzi w nim i nim steruje, nie wiedząc do końca co się dzieje, bo tak po prostu Fredbearowi by nie odwali. No mówiłem, przecież to jest... No przecież to jest ostateczny dowód na to, to jest ostateczne potwierdzenie tego, o czym mówiłem, że przecież to jest Evan, który przez remnant wszedł do Fredbeara po prostu, wiesz o co chodzi. Boże, jest tak gorąco, że się nie... What the... Co on wyprawia? Wracając do tematu, jest tak gorąco, że nic się nie da robić. No, tak powinien to zrobić, nie? Zdecydowanie. Tak się przechodzi przez zamknięte drzwi. Znajdź mnie? To może być ciekawie rozwinięte, jeszcze nie wiem w jaki sposób. Tu wyjdzie Evan. No. Ale mega fajnie jest to zrobione, mega mi się to podoba. Jest trochę tego lore tam poupychanego, bo na przykład tutaj za nim jest stary Pop Goes Arcade. Nie Arcade, Pop Goes The Dead Forest. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do jakiejś normalnej gry, czy czegoś, co było w Pop Goesie, bo no Pop Goes mi nigdy nie siedział, ten oryginalny, ale słyszałem, że ten nowy ma być spoko i wychodziło parę arcade'ów z niego. Francisco... Francisca to był jakiś horror, taki zapomniany indyk, ale nie wiem, czy to jest nawiązanie, to nie może być nawiązanie. Chromoscuro, chromosom, co? Nie wiem. O, Princess Quest tu jest nawet, no to jest fajnie dopchane jakimiś nawiązaniami. A tu jest Theft King. Theft King to jest gościu, który nie do końca kumam, na czym polega jego fenomen, jeżeli chodzi o FNAF-a. Ale no, gościu się nieźle przebił ostatnio i kiedyś miał dramę o to, że w sumie się spłakiwał o jakieś gówno, nie? Kiedyś nagrywałem nawet ten film. A tu jest E.T. E.T. to jest mega klasyk z... chyba 80-tych czy 70-tych lat, chyba bardziej 80-te. Yo, mam takiego, tylko w wersji zgniłej, nie? To jest nawiązanie pewnie do czegoś, tu jest E.T., tu jest coś, tu jest Theft King. Jak w ogóle nazywa się gra z Theft Kingiem tutaj? Eternity Forever. Zdaje się, że Theft King mógł po prostu pomagać przy robieniu tego, bo on ma dość podobne filmy tego typu. Chociaż to jest straszna maruda, jak chodzi w ogóle o rzeczy FNAF-owe i nie bardzo lubię rzeczy, które tworzę. Bo uważam, że strasznie gdzieś tam pruje dupsko o to, że jest tak, a powinno być tak i w sumie kto pytał, nie? Więc serię możemy zobaczyć, ale Theft King imo to nie jest fajny twórca. Vapor the game. Okej, Jeremy się obsrał, że ten... Czemu tu pisze Skibidi?
What the fuck? Skibidi toilet. Skibidi toilet goni mnie, śpiewając tę piosenkę. Pogarni kamera, man. Ale będzie jumpscare. Jesteśmy niepokonani. No wstał i odszedł. Do ciebie. Zaraz ci zrobię jumpscare'a, stary. Tak działa. Pol? Polybius? Co? Czy to jest... What the... O Polybiusie nagrywałem ze 4 lata temu. Tak, to jest Polybius. Wait a minute. Widzicie go? Widzicie go? Mówiłem, że to białe to jest maska Foxiego. Wtedy, wcześniej. A to jest Michael Afton, który się tam kryje. Zdaje się, że może go później dojechać. A, i w ogóle zgubił ucho w jakiś sposób. Czyli, że to jest taka bardziej zniszczona jego wersja. Aczkolwiek tu jest Michael Afton, który de facto odpowiada za to, co teraz się dzieje. Jeżeli nie graliście FNAF 4, a na pewno wiecie, o co chodzi w tej grze, jak oglądacie ten odcinek, nie ma opcji, że nie znacie FNAF 4 oglądając ten film. On będzie miał przesrane, mam wrażenie. Już trochę przesrał, zabłęd przesra bardziej. O! Ale w sumie jakby go dojechał w tym momencie, to by było OP fabularnie. Sorry, out of order. To też może być nawiązanie, że ziomek w masce Foxiego, czytaj Michael, jest przy napisie sorry, out of order, tak samo jak Foxy był out of order w pierwszym FNAF-ie. Paper the game. Ale fajny śmietnik. Ej, nie, to nie może być. Kiedy był trend z O cholera, czy to Freddy Fazbear? To było też wakacje jakoś rok temu. To jest październik. Tu jest śmietnik jak Freddy Fazbear, jak te takie śmietniki w Polsce, co są w wielu miejscach, nie? Jeżeli to jest nawiązanie do tego... Goat. Lubię takie nawiązanie, że to jest tak pochowane, nie? W sensie... Jest sporo gry w Bioshocka na przykład kiedyś w podobne gry, gdzie w sumie nie masz tak... W sensie jest fabuła tak typowo. Tak, jest fabuła. A zdecydowanie, nie? Śmieciu ty, nie? Ej, no nie mogłem się tego wystraszyć, no. Ja pierdziele. Brat jumpscare'ował animatrona, stary. Mocno. Dobra, mamy odcinek 9. Chowanego. I ten tytuł może sugerować, że będzie to dość... Tak. Zjumpscare'ował młodego, po prostu. Get off me! Michael, stop! Michael. Anyway, wracając do tematu, grałem kiedyś sporo w Bioshocka, po prostu. Ja lubię mega poukrywaną fabułę w wielu miejscach. Bioshock ma fabułę, ale ma też sporo... Dzieciak się tak śmieje? To jest niemożliwe. Zero dni. To jest nawiązanie do 4. W każdym razie w Bioshocku masz... W 4, w sensie w Bioshocku masz właśnie sporo fabuły poukrywanej. Gdzieś tam w ścianach, po prostu w lokacjach. I to jest mega spoko. What the hell? What's wrong, Evan? No one else. Evan. Why are you? Nie, Ivan, Evan. Czemu on to nagrywa? Jakie ma ząbki w ogóle, ty. 14 listopada 83, czyli to wszystko dzieje się jednego dnia. Boże, łezkę ma nawet. Czemu ta cicha tak wygląda? Czemu oni mają takie białe ryjki w ogóle? To jest bez sensu. Słyszeliście ten śpiech Freddy'ego, nie? Ja pierdziele. Mocno. Brado szalał. Ej, powinien wyjść jakiś fangame w Nawa chociażby, gdzie jesteś Evanem Aftonem i się napierdzielasz z nimi, chowasz się gdzieś w biurze, nie wiem, w schowku namiotły czy coś, masz kamery, gdzie widzisz tych ziomków i musisz się przed nimi chronić, bo inaczej cię wsadzą do mordy Fredbeara. I to by było fajne. Jeżeli ktoś umie robić fangame FNAF-a, to macie pomysł ode mnie, oddam go za darmo.
Myślę, że to może być mocne. Szepty? What the hell? Good shit. Good shit. Well, well, well. Looks like you run out of time, little bro. Boże, ale to jest w ogóle, że mieć takiego brata, nie? Śmiecia to... Oj. On sobie to widzi. On tam nie stoi tak naprawdę. On to po prostu widzi. Uważam, że mocno. Aha, czyli on tam jest na serio? Aha, bo to... Wy mi chcecie powiedzieć, że ich stary już w tym momencie przebierał się za Springboniego po to, żeby ich straszyć, tak? W sensie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że oni sobie żyją z dnia na dzień i załóżmy, jest wywiadówka w szkole i chłop nie powiedział o ocenach i ich stary jest wk***ony na nich i... Przebiera się za Springboniego i nie wiem, dojeżdża ich jakoś za oceny. Przecież chore, chore. Znaczy to by nie oznaczało, że jest... Dobra, nie. Nie kończę swojej myśli. Nienawidzę swoich słuchawek po prostu. Muszę sobie stary kupić albo dłuższy kabel do słuchawek, albo po prostu wreszcie ogarnąć. Ej, to jest mocne. What in the hell is going on here? Ja na miejscu Henry'ego po zobaczeniu czegoś takiego już dawno bym się stamtąd zwolnił albo sprzedał udziały, nie? Ciekawe, czy w ogóle ten też go straszy? Jak chodzi, nie wiem, o jakieś wypłaty, nie? Ja pie... Mocne gówno, stary. Not again. Again? Czy on się już wcześniej przebierał? Czy że znowu ci jego dojeżdżają? Bo nie kumam. Batamax. Ciekawe, czy to jest w ogóle jakaś prawdziwa kamera, która wtedy była. W latach 80. 80. It was just a prank, Dad. It's a prank, bro. Oj. Dzwonię po starego, masz przesrane, nie? I'm gonna find you, Evan. I'm gonna find you. Mimo wszystko się na niego ten. Po co ten Evan tam w ogóle dalej siedzi, skoro wiadomo, jak to się skończy? Przecież to jest bez sensu. Co, w szafie go zamknął? A co z kolegami? O, dobrze mówi. Co go tam? O co chodzi? Co mu The Bite of 87 robi tam? W sensie, nie wiem, gryzie go po płacie czołowym ten ojciec? Nie wiem, o co chodzi. To jest chore trochę, stary. W sensie, nigdy nie patrzyłem na fabułę w taki sposób, bo jest tam po prostu za mało fabuły, o E.T. znowu, i musisz sobie to dopowiadać, ale jak masz tak to podane na tacy, to jest to mocne. A gdzie są w ogóle inni goście z tej imprezy całej? Gdzieś poznikali. What the hell? Don't pay any attention, bud. Okay. Ci są teraz po... Have a bite. Bite of 83. Możesz wziąć gryza. Gryza płata czołowego, nie? Kurde, Evana Aftona jeszcze. You know, I'm real sorry about the jaw thing earlier. Ale jeżeli jest taki problem, to czemu nie zainterweniujesz? Tylko mówisz, że będzie okej. Okay. W sensie, jak jest dorosły, to ma prawo ogarnąć, wiesz. A załatwić temat. Nieźle. As long as you're on my watch, I won't let anything bad happen to you. Bez kitu. I promise. Sigma. Ale nie wydaje mi się, żeby podołał, patrząc na to, że to jest na 4 i wszyscy wiemy, do czego to zbierza po prostu, nie?
Nawet nie został zaproszony. Mały punk i jego grupa nie mogą coś tam. Takie gadanie we FNAF jest nudne, możemy to przeminąć. Pomińmy to. If it's any consolation, I think he's just jealous. You getting all this attention? Really? Ivan wącha. I reckon so. Your father cares a great deal about you. Not sure where he went wrong with Michael. That boy didn't always used to be such... Such an asshole! Ajajaj. Ale go tutaj jedzie, ty. Language, young man. But yeah. An asshole. I zmienili w ogóle głos Evana. Wcześniej miał taki dziwny, a teraz jest już normalny. I faktycznie dobrze się to ogląda. Imo. I think him losing Charlie hit him harder than anyone expected. Ale przecież Charlie, Emily, to była przecież córka Henry'ego. Więc jak on mógł ją stracić? Przede wszystkim sam ją zabił, więc to jest... W sensie Henry pewnie nie wie, nie? I miss her. No bo twój stary ją dojechał, stary, no to... Me wiesz. Too. Ale czekaj, czy oni sugerują teraz, że Charlie to jest siostra Evana po prostu? Patrząc na to, że Henry nie jest jakoś mega straumatyzowany, patrząc na to, że to jest jego córka? Bardziej powinni powiedzieć, że Elizabeth czy coś. Wtedy by się to bardziej trzymało tego lore growego, nie? No ale spoko. She used to love a good party. Always trying to make it the best she could. For us. Imagine if she just walked in here and surprised us. Zaraz baby powinna wejść, stary, albo nie wiem, marionetka dojść. She only went missing in June, right? And we don't know if she's gone, you know? Okay. There's still a chance she can find her way home. Okay. Daj poszukaj. There's always a chance, but... To tak nie do końca brzmi, jakby to był jej ojciec. Po prostu Henry. If not today, maybe tomorrow. Tak mam wrażenie. Tomorrow is another day. Aha, bo to Charlie do niego chyba mówi. What the hell? Mocne. Podoba mi się, fajne jest to. Fajna jest ta seria. Find me. Ostatni odcinek. Czy będzie jumpscare znowu tym razem tego? Będzie jumpscare? Nie, nie będzie. Będzie. Jestem pewien, że będzie. Jak nie teraz, to za moment. Ten tu wyjdzie i ten go dojedzie. Jeremiego. Okej. Mam wrażenie, że Jeremy to tutaj nie będzie miał zbroi fabularnej i go dojedzie zaraz. Fredbear. W jaki... Ale to w ogóle mega realistycznie wygląda, jakby on był na serio. Ej, dobra. Mega ładnie. Przez chwilę myślałem, że to jest prawdziwy aktor w ogóle. Ale no oczywiście jest to model 3D, ale mega ładnie. To dosłownie wygląda jak prawdziwy aktor. Ale no widać, że to jest 3D, jak tak się bardziej przypatrzysz. Tu już trochę mniej, ale na tym poprzednim naprawdę, na przykład tu, nie? Jakbyś tak...
nie wiem, nie zwrócił aż tak uwagi na szczegóły, można pomyśleć, że to jest faktycznie normalna osoba, prawdziwa. Ciekawe. Okej. Okay. On szlocha tam. No szlocha przede wszystkim Evan w środku. Bo no to już jest jasne od kilku odcinków, że Evan przez Remnant najpewniej no po prostu opętał Fredbera, tak? Nie najpewniej, tylko na pewno. It's me. It's Evan. I don't know what's happening. Where's Dad? Where's Henry? Why am I here? Czy on go nie chce dojechać tak teoretycznie? Jeremy, please. I dobra, to jest przerażające. Tak gnije jakby, nie wiem. A on do niego gada jako duch w animatronie, ale tego nie słychać. No oczywiście. I to jest świetny pomysł w ogóle. Naprawdę fajnie to jest przekminione. Żeby tak to działało. Albo że na przykład animatron jest opętany w taki sposób, że niekoniecznie chce ci zrobić krzywdę, tylko gdzieś tam potrzebuje pomocy. Ale nie jest w stanie tego wyrazić, więc ty się go... No boisz po prostu, bo to jest straszny animatron, który wygląda jakby chciał cię dojechać. A tak naprawdę poszukuje pomocy. No przecież każdy by się obstrał czegoś takiego, ale w środku jest gdzieś tam dusza potrzebująca pomocy. No to jest fajne. Podoba mi się ten koncept. Mega ciekawie w ogóle pomyślane. Myślę, że to jest w ogóle fajny koncept na coś większego. Na przykład na jakiś film taki pełnometrażowy czy coś. Gdyby ktoś na przykład robił coś podobnego do FNAF-a, uważam, że był... Okej. Okay. Inny kostium miał w ogóle. Wracając, uważam, że byłoby to ciekawe. Aha, dobra, teraz ten go dojeżdża. Czemu on ma inny strój teraz? Chyba, że tak światło tam padało i to jest ten sam. Znaczy, że to raczej to jest ten sam. I podobni są nawet do siebie. It's pathetic. Michael. Dzwonię po starego, masz przesrane. Torment. This acting out. For what? Do you really think that will make me pay attention to you. Ojej. Is that it? On go nie lubi po prostu. A to jest smutne. Nie robi się tak. I don't think you've quite grasped just how quickly all of this can burn. Nie. Dobra, myślałem, że on go ten. I leci jakaś zremiksowana muzyka z Sister Location, z Custom Nighta w tle. Fajne. We finally have the opportunity to build something great. And yet, here you are. So quick to tarnish the Fazbear name before we've even started. Yeah, because everybody looks up to your singing, dancing teddy bear for inspiration, right? Well, what kind of a reputation are you making for yourself?
among your peers. Well, at least they listen to me. No, really, Michael. A, ci się będą teraz kłócić. No, w sumie spoko. A jumped up. Ale mają fajną fotę za sobą, czekaj. Yo. Tu jest Henry. Tu jest Fredbear. Tu jest Spring Bonnie, a za nim jest William jeszcze. No, no, no. Mega ciekawe. To jest Family Diner. Dalej. Fajnie jest to pomyślane wszystko. Oczywiście gdzieś tam te dialogi przynajmniej mnie trochę nudzą momentami, ale na pewno jest to ciekawa seria. Jeżeli chodzi o wszystko razem połączone. As he is of Henry's and even my own designs. Oi, oi. Ups, ups, ups. At least teraz ma przesrane chyba, jak się zaśpiał. This family to ruin. Ruin? Tak, doprowadzi, bo to jest, tam, nie wiem, 50 lat od tego momentu to będzie gra taka, stary. Będziesz se grał, nie? Gdzieś tam twój naśladowca będzie siedział pod ziemią i coś tam, nie? Tak będzie. Co to jest w ogóle? TV host, bro. To chyba nie jest jakieś mega nawiązanie. Tam, jak chodzi o te gazety na ścianie. Welcome Fredbear. Utah Daily. New pizzeria Fredbear set to open. Czyli, że w czerwcu 79 otworzyli jakąś pizzerię z Fredbearem. A on wcześniej powiedział, że było 5 już w tym momencie. Więc nie wiem, czy chodzi o tą, czy o jakąś inną. Tam był Michael Myers. What the hell? Czekaj. Look at this. No. Michael Myers jest. Tak, bo w sumie 77 albo 79. Chyba 79 właśnie. Wyszła jedynka, więc pewnie do tego to nawiązuje. No na pewno musi. Jak tam już jest to rok 79. O nie. But you can do so much better than this. Czy on właśnie powie, że go poskłada z powrotem w całość, czy to jeszcze nie teraz? No, bez kitu. You see, with Henry and his machines, we're my puppetry. Ajaj. The Aftons and Emily's united. The joy of creation. Oj, oj, oj. Czy on przewidział właśnie fangame FNAF-a, zanim ten fangame powstał? Co? Jak on dał radę? What the hell? On that stage. It's all part of the show. Yeah, that sounds about right. All part of your show. You know what, Dad? I'm done. Michael. Everything I do is for you. Co, ugryzie go w podszyłowy zaraz. Ej, ale to by było mocne, jakby William ugryzł Michaela, stary, nie? I've had enough. Everything I do is for you. Go dziawnie zaraz, to będzie, stary. Mocno. Przynajmniej wiemy, kto zrobił The Bite of 87. No, William dziabnął Michaela przecież. Tak było. Listen to yourself and wake up. You're never here. You haven't been here in years. You care more about Freddy fucking Fazbear and his dipshit friends than anyone else. Ale jest to smutne, nie? Jak się na to patrzy. Like, holy shit, bardzo. Dad. I'll say it. Even though Henry is a fucking weirdo at times, at least he takes responsibility to look after us. Oi, oi, oi.
Co się dzieje? Please. How responsible were you when you let Charlie go? Czyli że w tej wersji historii Charlie to jest córka Williama? You alone. A nie Henry'ego? Bo się nie pasuje, jakby to była córka Henry'ego. Because of your negligence that night. Czyli że przez Michaela Charlie zaginęła? No, kurde, przecież mówię, że to Henry'ego. Evan lost a friend. A to jest bez sensu, przecież to wiadomo, że William dojechał tą Charlie. Bo przecież kto inny? Nie ma drugiego takiego w tym. No chyba, że Mimik przyszedł i nie wiem, on to ogarnął, ale nie wierzę w to. Nie ma takiego... What the fuck are you talking about? She's dead because of you! No! Don't say that! They're still searching for her! The police said... Czy on się teraz przyznał, że wie, że ona nie żyje, więc... Przyznał się, że ją zabił, bo jako jedyny wie o tym, co się z nią stało. Debil. That. What the hell? It's just a theory. Michael. Ale nawiązanie brat zrobił. Brat wymyślił tekst MatPata, zanim MatPat założył kanał. To jest gość. Nieźle. Już wiemy, skąd MatPat w ogóle wziął pomysł na kanał wtedy. Game theories. It's just a theory. Czy teraz mu wsadzą głowę do niego? Nie wsadzą, nie, bo on już uciekł. Czemu? Aha, dobra, bo to jest krew po tym, po Ewanie. No tak. Dobra, wszystko jasne. O co tutaj chodzi? Czemu tam są jakieś rury do niego podpięte? Co, Remnant mu wciskał? Nie wiem. Ej, to w sumie mądre. To w sumie może być tak, że właśnie był jakoś Remnant wciskany do niego przez rurki, przez Williama, żeby jakoś go ocalić. W cudzysłowie. I teraz się okaże, że nagle Bonnie wstanie i go dziabnie, nie? To jest ten pokutni. I co, wsadziłem młodego do tego. Do Fredbera. Deathking znowu, tak, on pewnie jest odpowiedzialny w ogóle za zrobienie tego, ale w jaki sposób tam pomagał? Chyba. Tam był też dołko chyba, sobie to widziałem. No, chyba to jest od dołka. Chociaż może nie, może gadałem głupoty, nie wiem, pewnie coś się pomyliłem. Dobra, co on tam znajdzie? Co on tam znajdzie? Aha, bo to jest prezent dla Ewana. A on teraz mu otworzył prezent, tak się nie robi. Co tam będzie? Czyż to jest wersja marionetki tutaj. Tak myślałem, że właśnie to będzie coś tego typu. Czy ja nawet nie mówiłem, że on po kukiełkę dostanie? Nie pamiętam. Mocne gówno. Ciekawie ta papetka wygląda tutaj. Interesujące podejście, będzie jumpscare. Two episodes, zostały dwa odcinki. Zrobiłem to za wcześnie. Part 10, czyli że to by było na tyle. No i tak, też jest tutaj Theft King, stąd właśnie musiał przecież wcisnąć siebie tutaj wszędzie, bez kitu. Tymczasem, moi drodzy, wpadnijcie koniecznie na mój kanał, ponieważ już na moim kanale dostępny jest pierwszy odcinek mojego autorskiego analog horroru taśmy Psychodelic, którą bardzo mocno polecam wszystkim wam zobaczyć, bo myślę, że naprawdę jest mocna i będzie z tego coś ciekawego w przyszłości.